Projekt uchwały powstał z inicjatywy grupy seniorów i młodzieży zaangażowanych w działalność Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Uchwała została złożona w maju, podpisało się pod nią 400 osób. Rada Miasta w Legnicy podjęła decyzję zdecydowaną większością głosów. 17 radnych zagłosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Janina Tumaszewicz z Miejskiej Rady Seniorów była zbulwersowana przełożeniem terminu wprowadzenia zmian na styczeń przyszłego roku. Nie wyrażaliśmy zgody na zmianę terminu, wyrażaliśmy nadzieję, że ten termin wejdzie jeszcze w tym roku, od września, jako że to ma istotne znaczenie dla młodzieży uczącej się. Innego zdania jest przewodniczący Rady Miejskiej. Pierwotna wersja faktycznie dotyczyła września bieżącego roku, natomiast po wysłuchaniu strony prezydenta miasta, gdzie to by naruszyło pewne struktury budżetu, który już jest realizowany, inicjator pan Wala stwierdził, że to nie ma problemu, aby tego typu uchwała mogła obowiązywać od stycznia. Ja stwierdziłem, że to Rada Miejska tak naprawdę ma możliwość zdecydowania, zgodnie z prawem oczywiście, o jakiejkolwiek poprawce w tym projekcie uchwały i na tym skończyło się nasze odniesienie do tej sprawy tak naprawdę. W żadnym momencie nie padły ani z moich ust, ani myślę z ust jakiejkolwiek osoby zaangażowanej w tą akcję zgoda na wejście w życie tej uchwały z dniem 1 stycznia 2020. 2016 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej powołuje się na protokół z Komisji Ekologii i Zdrowia Polityki Społecznej, w którym wszystko jasno jest napisane. Są świadkami wszyscy uczestnicy, radni, jak również pani wiceprezydent, pani Dorota Purgal, to można sprawdzić. Te protokoły są jawne, zatem zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznawania się z protokołami posiedzeń komisji. Pomimo spięcia między inicjatorami a przewodniczącym Rady Miejskiej o sukcesie można chyba powiedzieć. Uczniowie i seniorzy będą mogli korzystać z 50% ulgi na bilety autobusowe.